Let's make the Polish snowboarding great again. I wrote this song for you. That just happens. I'm not a silly pretty girl, I'm a singer too. Don't believe a word, for words are so easily spoken. And your heart is just like that promise made to be broken. Też takie motywy, że w ogóle mi się śniło, że idę z Janem na deskę i robię od razu backflipa. I chciałem zawsze jeździć z nim i być taki jak on. Moją przygodę ze snowboardem zacząłem wraz z pójściem do liceum. Poznałem nową ekipę, Kaliński, Urbański, Sikorski, Zubek. I zaczęliśmy z przyjściem zimy przychodzić sobie na Nosal i tam zaczynaliśmy pierwsze skoki. Nawet pamiętam, że nie miałem pojęcia, na którą nogę się jeździ, czy to się na prawą jeździ, czy na lewą, i większość skoków to na switcha w ogóle robiłem na początku, w ogóle bez pojęcia. Ale w sumie były piękne czasy. Pieniędzy nie było za dużo, więc wychodziliśmy sobie na Goryczkową. Każdy miał tam jakieś 5 zł na to, żeby wyjechać do góry. No i szliśmy sobie albo na Gąsienicową, albo na do Świńskiego Żlebu, budowaliśmy hopy. To były trochę inne czasy i w Polsce to dopiero się rodziło, ale nie było na pewno tej świadomości, nie było warunków, nie było snowparków, nie było całej tej infrastruktury. Nie było gdzie trenować, także chłopaki chodzili w góry, no i tam musieli na żywca tak zwanego skakać. No i to było trochę niebezpieczne, prawda, no bo nie mieli gdzie się przygotować fizycznie do tych skoków i często takie skoki do puchu się kończyły jakimiś kontuzjami. Czasy się zmieniły i teraz powstało już wiele ciekawych miejsc, gdzie możemy trenować, a jednym z nich jest naprawdę dobrze przygotowany park w Czarnym Groniu. Tak, żeby było dobrze. I pamiętaj, bądź lepszy od samego siebie z wczoraj. Janu na początku nie chciał mnie brać na dechę, bo po prostu zawsze robiłem przypał i
miał tam jakiś wyrobiony respekt, a ja byłem zawsze mały, zasmarkany i ledwo stałem na desce. Także pierwszy raz, jak się nauczyłem jeździć, to naprawdę nakrzyczał na mnie parę razy, aż w końcu zacząłem skręcać. No. Jechał i się cały czas wywracał, przy czym psuł mi cały w ogóle przejazd mój, bo na Gubowce ja miałem swój przejazd, miałem wszędzie swoje muldy pochowane, więc to był dla mnie taki jeden wielki slopestyle i cały czas musiałem na niego czekać. Gdzieś tak w połowie, już nie wytrzymałem psychicznie i go opierniczyłem. Powiedziałem mu: stary, przestań się po prostu wywracać. I się przestał wywracać, zaczął jeździć. Był surowy dla mnie, surowym nauczycielem, ale na pewno mnie tam ogarnął w miarę szybko. Kuba ogólnie miał już trochę przetarte szlaki, więc to było super na pewno. Po raz kolejny uczestniczymy w budowie snowparku, co jest marzeniem każdego snowboardzisty. Przynajmniej moim zawsze było, żeby mieć własną miejscówę, możesz paść jak do siebie. Kupson na Gubai tak naprawdę moim zdaniem zrobił mega progres dzięki tak zwanej lożce. Op, jak wy się tak podchodzicie, to wy macie super. O chłopie, jak wy tak podchodzicie, to nigdy w życiu bym w góry nie poszedł z tych butów. Dobra, jadę. Wyjazdy, no dlatego się żyje po prostu. Zawsze jak jedziemy na wyjazd i jak jest dobra naprawdę ekipa, no to po prostu to są momenty, dla których warto żyć i wtedy zawsze się dzieje, zawsze jest śmiechawa, zawsze jest jakaś misja, zawsze są dobre dni na snowboardzie. Tak naprawdę jak tylko bym mógł, to nie wracałbym z wyjazdów. Absolut Park. Początek sezonu. Here I come. I keep pushing to the end of the day. I keep pushing to the end of the day. Keep pushing. Keep pushing to the end of the day. I wanna take my time, meet a friend of mine, have a conversation. Life is short, so I long for some elation. But I keep pushing to the end of the day. I keep pushing to the end of the day. I keep pushing to the end of the day.
pushing. To the end of the day, I keep pushing to the end of the day. I keep pushing. Świetnie, no do tej pory żadnych gleb. Bardzo do najlepszy dzień. W snowparku, o, że ciasta. Zaczęły się wyjazdy i miał troszkę szybciej ten start niż Janu na pewno. Yeah! Kubuś, jak się czujesz? Cuba, have you already shit your pants? Yeah. Z Kubsonem to mamy w ogóle tyle, no mamy sporo ciekawych sytuacji. Pokaż. To tak i saunę mamy chyba. Saunę mamy, ale w paza. Saunę mamy! Ja cholera tam. Cztery łóżka na dwóch. Cztery łóżka? No patrz. No chłopie, robimy dzisiaj imprezę, zapraszamy. Ja byłem jego zawsze opiekunem. A wyjazdów było dość dużo. Godzina wiesz, jest jaka? 15. Najwyższa pora jest. Nie, godzina jest teraz ten. 10. Najlepsza, żeby zwyciężyć. Tak? Dobra, no. Idziemy. Wziąłeś kartę, tak? Wziąłem. Dobra. Ty wziąłeś? Nie, nie wziąłem. Kiedy to Kubson dostał się do tego programu Disney Channel, nazywał się program Next X. Spędziliśmy tydzień we francuskich Alpach, gdzie Kuba był kręcony z kilkoma innymi snowboardzistami z całej Europy. Nagrodą był wyjazd na X Games, do europejskiej X Games, do Tin. Patrz, pipik będzie. Kubuś na X Games. Sam nie mogę uwierzyć, gdzie ja jestem. Patrzcie, gdzie ja jestem. Tutaj do mnie jest fajnie. Kubuś, dajesz, dajesz! Ale dobrze było, Kubuś. High five! Yeah! Podekscytowanie to po tych czterech przejazdach w tym pipie to już byłem tak zmęczony. Nogi mi się trzęsły. Po prostu już wiesz. Kubson zdecydował pójść w filmowanie i bardzo, bardzo dobrze. Ja zawsze chciałem to robić, a on to po prostu zrobił i uważam, że no, to był bardzo dobry wybór. Filmowanie jest zdecydowanie ciekawszą i bardziej kreatywną formą snowboardingu. No a jedyne, co cię ogranicza, to twoja wyobraźnia i twoje słabości. Jedną z osób, która zainspirowała mnie do nagrywania, jest Dytko. Kuba Dytkowski. Mocna postać polskiego snowboardingu, mega psycha, wszechstronny zawodnik, rider, bo wolę go tak nazwać. No, jeden z najbardziej utalentowanych riderów w Polsce. Parę bardzo dobrych partów w mepach, pierwsze albo ostatnie przejazdy, czyli te, które zawsze najbardziej się liczą. Przejazdy Dytka zawsze były kozackie. Nigdy nie spoczywa na laurach, zawsze stara się zrobić jak najtrudniejszy trik, nie ma czegoś takiego, że się boi. On na streetie się czuje chyba jak ryba w wodzie. Kształtował
polski snowboarding. Jest też mega ziomalem. Cenię sobie w nim to, że nie sprzedał się nigdy i zawsze jeździ dla zajawy, na pewno nie dla sponsorów, na pewno nie dla podium. Jest taką osobą, która naprawdę umie inspirować. Kocha snowboarding, jara go to na maksa. Rozmawiałem z nim ostatnio i mówi, że najlepsze dni jeszcze przed nim. To jest gość, który na snowboardzie będzie jeździł do końca. Kolejny świr, z młodszego już pokolenia. Znowu muszę tą kulę targać w tej ciapie. Ciężkie życie streetowca. Zakopane to nie tylko architektura, oscypki, krupówki, to także różnorodne ukształtowanie przestrzeni miejskiej, które umożliwia nam nagrywanie tak zwanego streetu. Jednym z takich miejsc jest rejon na Tatarach, który gościł już większość polskich rajderów i nie tylko. I don't know how many kinks, but a lot of kinks rail. And it looks sweet, perfect rail for the first day. Dla mnie jest to szczególne miejsce, bo odbyła się tu nasza pierwsza wspólna sesja, dzięki której powstało Row Hollow. Aczkolwiek nie wiem, co się stanie, jak już skoczę na raila. Tu mogę stwierdzić, że to była moja najlepsza sesja życia. A jutro sprawdzam historię. Nie, no ale tutaj jest raczej czytanie. A, bądźcie tutaj. Ręka Kuba? Kuba? Nie wiem. Kurwa. A co cię boli? Wszystko. No to i nie może się przyjebał. Oddychaj, wyjdź. Thank you.
rzeczywistych tytanów ducha, o ile tacy w ogóle jeszcze istnieją. Zakopane jest miejscem, w którym kondensuje się ich istota. Roztwierają się dla nich nowe horyzonty, a twórczość stwarza nowe formy i buduje nowe wartości. Pyk! I hopla! Zobaczyłem Wojtka na snowboardzie, pod Nosalem. To były jakieś tam mistrzostwa Europy w pipie, czy coś w tym stylu. Rok później już kupiłem sobie deskę. Wojtek Pająk, no, ikona polskiego snowboardu, bez dwóch zdań. Od samego początku na scenie snowboardowej zawsze mnie inspirował. Jeździ na hopach, w pipie sobie bardzo dobrze radził, a teraz głównie na freeridzie. Oprócz tego jest mega spoko ziomkiem i zawsze można przeżyć z nim dobre chwile, nie tylko na snowboardzie, ale też czy to na imprezie, czy w ogóle spędzając z nim czas, zawsze jest śmiechawa i jest po prostu jedną z tych osób, z którymi zawsze wiesz, że jak jedziesz na dechę, to będzie zabawa, będzie śmiesznie. Bardzo dobrze pamiętam ten dzień. Zbudowaliśmy skocznię pod wyciągiem na Gąsienicowej. Otworzyłem hopę backflipem od razu, nie w ogóle się już nie czaiłem. Backflipy, backside rodeo, frontside rodeo, piętę. Wszystko mi siadło od strzała i tak stanąłem i się w ogóle tak sobie myślę, kurde, co ja mam teraz skakać, nie? I wtedy mi taka myśl uderzyła w ogóle, nie wiem skąd. Podwójny backflip, nie? Wyszedłem 2-3 metry wyżej niż do tej pory brałem najazd. Stanąłem na desce, no to jadę. Dwa siadły od razu, odjechałem. No sam kurde nie wierzyłem w to. Jak krążyła kaseta Jana z Kasprowego. Mam taką scenę przed oczami, że siedzimy właśnie w salonie. Kaseta idzie, ale nie ma dźwięku. Bo ogólnie jak był dźwięk, to były po prostu same wulgaryzmy. Tam był już double backflip Jana i po prostu naprawdę przychodzili koledzy Jana, koledzy rodziców i ta kaseta szła w koło i wszyscy oglądali, no i była mega zajawa na to. Jak już zacząłem skakać, to dopiero zrozumiałem, czym jest wolność. Deska dawała mi poczucie maksymalnej wolności. Byłem dla siebie sam trenerem, sam wiedziałem, na co mnie stać i na co sobie mogę pozwolić. Czysta radość, spotkanie się z kumplami o 7 rano w Kuźnicach, wyjście w góry. W zasadzie spędzaliśmy tam cały dzień. Wracałem o 16-17 wieczorem do domu i padałem na ryj. I tak przez lata. Nigdy mi się to nie znudziło i chyba nigdy mi się to nie znudzi. Nie mamy już picia. Fuck! Nie ma już herbaty? No nie ma, Szymon. Jest na ostatnie łyczki. Żeśmy trochę się pośpieszyli z tym. Trochę żeśmy zamulili, nie biorąc więcej picia. Taki upał. Właśnie zaliczyliśmy małą skałkę. Zaliczyliśmy też piękną noc w schronisku. Idziemy dalej w poszukiwaniu jakichś terenów. Pierwszy raz na rakietach, mój debiut. Także jest ogólnie pięknie. We'll be right back.
No nic, taka gleba z samego rana to dobrze na pobudkę działa. I na krążenie. Kurwa! Snowboarding to jest po prostu rzecz, której nigdy na pewno nie odpuszczę i mam nadzieję, że jeśli zdrowie mi da, to będę jeździł aż mi po prostu zabraknie. Tchu, dokładnie. Jakbym się mógł wrócić w czasie, to dalej byłby to snowboard. Na pewno. Myślę, że gdyby nie snowboard, to moje życie nie byłoby takie ciekawe. I pewnie bym siedział w chałupie, grał na kompie i czekał na dealera, aż przyniesie proszek do prania mózgu.